Oto wrak maszyny obsługującej lot TWA-800. Szczątki te były niegdyś smukłym odrzutowcem, który leciał w kierunku Paryża. Na jego pokładzie znajdowali się nowożeńcy obchodzący miesiąc miodowy, nastolatki poszukujące przygód oraz poważni biznesmeni. Lipca 1996 roku o godzinie 20:31 samolot rozbił się nad Atlantykiem. Zginęło 230 osób. Tragedia zszokowała nie tylko rodziny ofiar, ale także wielu przypadkowych świadków. Widziałem dwa rozbłyski, wielka kula ognia, mnóstwo czerwonego światła. Wielu świadków twierdziło, że widzieli smugę lecącą w kierunku samolotu. Sugerowałoby to, że maszynę zestrzelono. Podczas śledztwa nie znaleziono żadnych dowodów zamachu terrorystycznego. Nic nie potwierdza hipotezy, jakoby samolot został trafiony przez rakietę. Wielu niezależnych badaczy i zwolenników teorii spiskowych uważa ten wniosek za błędny. Naoczni świadkowie widzieli rakiety lecące w kierunku samolotu. Jestem pewny, że maszynę zestrzelono. Żaden pilot im nie uwierzy. Czy rząd mógłby ukrywać przed nami dowody? Wrak TWA-800 upamiętnia wytrwałych śledczych. Niektórzy mówią, że stanowi on dowód zagrożenia, które zignorowaliśmy. Teorie spiskowe. Lot TWA-800. W kwietniu 1997 roku, 9 miesięcy po katastrofie, Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu, NTSB, ogłosiła wyniki śledztwa. Rzekomą przyczyną eksplozji był wybuch zbiornika paliwa na skutek spięcia w instalacji elektrycznej. Werdykt ten przeczył doniesieniom świadków. Głosy sceptyków były tak liczne, że szef rady, Jim Hall, postanowił wydać oświadczenie. Opublikował w Wall Street Journal artykuł zatytułowany "To nie była rakieta". Przeczytał go m.in. Bill Donaldson, emerytowany pilot wojskowy z Maryland. Mój brat powiedział, nie wyłowili jeszcze wraku z oceanu, a on już mówi, co na pewno nie było przyczyną katastrofy. Nie można ignorować opinii Billa Donaldsona. Całe życie zajmował się on samolotami i wie, co może spowodować wypadek. Donaldson odpowiedział na artykuł Halla listem do gazety. Napisał, że jego zdaniem dowody wskazują na zestrzelenie maszyny, a nie jej awarię. Dołączył później do grupy sceptyków, którzy prowadzili śledztwo na własną rękę. Zajmował się tą sprawą aż do śmierci w sierpniu 2001 roku. Bill zawsze kończył wszystkie zadania, których się podjął. Donaldson przeprowadził serię eksperymentów, które miały obalić teorię o wybuchu zbiornika z paliwem. Utworzył również stowarzyszenie o nazwie Związek Emerytowanych Ekspertów Lotnictwa. Wśród założycieli znajdowali się wysocy rangą emerytowani oficerowie, inżynierowie oraz mechanicy samolotowi. Gdy organizacja rozrosła się, Bill wciągnął do współpracy swojego młodszego brata Boba, który stworzył stronę internetową stowarzyszenia. Bill poszukiwał naocznych świadków katastrofy, których zeznania wskazywałyby na atak rakietowy.
Sądził bowiem, że FBI ukrywa część dowodów. FBI utajniło 302 protokoły z zeznaniami świadków. Dostępu do nich nie miała nawet Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu. Jednym ze świadków był inżynier Paul Angelidis. Widział wypadek, stojąc przed swoim domem w Westhampton. Moją uwagę zwrócił świecący obiekt, który poruszał się na niebie po torze o kształcie paraboli. Ciągnęła się za nim smuga dymu. Ujrzałem, jak ten przedmiot zbliża się do świateł lecącego samolotu. Zobaczyłem dwa rozbłyski, a następnie ogromną kulę ognia. Mieszkający w pobliżu budowlaniec Mike Wire widział podobny obiekt. Poruszał się pod kątem około 30 stopni. Jego lot był lekko falujący. Nagle zniknął i nastąpiła eksplozja. Pilot Gwardii Narodowej, Major Fritz Meyer, odbywał właśnie lot szkoleniowy i również widział poruszające się światła. Jestem pewny, że eksplozje, które widziałem, spowodował sprzęt wojskowy. Widziałem podobne już nie raz. Na podstawie tych doniesień Bill Donaldson wysnuł zaskakujący wniosek. Wymienił dwa albo trzy miejsca, z których mogła zostać wystrzelona rakieta. Z początku nie wierzyłem w to. Zwątpiłem jednak w oficjalne stanowisko rządu, gdy zapoznałem się ze szczegółami sprawy. W 1999 roku bracia otrzymali zapis wskazań radarów od innego niezależnego badacza. Bob spędził wiele miesięcy przetwarzając suche dane w diagram, na którym widoczny był obraz nieba w chwili katastrofy. Śledziłem ruch obiektów powietrznych sekunda po sekundzie. Rakieta jest zbyt mała, żeby radar mógł ją wykryć. Jednak jeśli trafiłaby w samolot, widać byłoby rozrzut odłamków metalu po jednej z jego stron. Radar z łatwością wykryłby postrzępione fragmenty kadłuba, gdyż dobrze odbijają one fale emitowane przez urządzenie. Właśnie to Donaldson ujrzał na diagramie. Po jednej ze stron samolotu znalazły się odłamki, które nie mogły powstać w inny sposób. Znalazłem dokładnie to, czego szukaliśmy. Hipoteza. Atak terrorystów. Donaldson uważa, że znalazł dowody na zamach terrorystyczny. Jego zdaniem tamtego popołudnia wystrzelono rakiety z łódki. Faktycznie, na okolicznych wodach znajdowało się wówczas wiele niezidentyfikowanych jednostek. Jedna z nich poruszała się z prędkością 30 węzłów. W porcie widziano mężczyzn o arabskich rysach, którzy pojawili się tylko raz, właśnie 17 lipca. Gdyby terroryści planowali zamach, musieliby przemycić rakiety przez granicę, a później wynająć łódkę. Oto wersja Donaldsona. Dwie motorówki oddalały się od wybrzeża. Zbliżały się do transatlantyckiego korytarza powietrznego. 100 kilometrów na zachód, na lotnisku imienia Johna Kennedy'ego, pasażerowie meldowali się na odprawie przed lotem numer 800 do Paryża. W tym czasie terroryści rozpakowywali ręczne wyrzutnie rakiet, które łatwo kupić na czarnym rynku. O 20:19 samolot wystartował i skręcił na północny wschód, równolegle do wybrzeża Long Island. Rakiety kierowane na źródło ciepła były już gotowe do odpalenia. Trzeba poczekać, aż czujnik ciepła zapiszczy. Oznacza to, że cel został namierzony. Wtedy wystarczy nacisnąć spust. Dwie grupy zamachowców wystrzeliły rakiety na umówiony znak. Poleciały one w kierunku samolotu. Zdaniem Donaldsona, pierwsza z nich trafiła w lewy zbiornik paliwa.
Eksplozja zamieniła mieszankę napędową w łatwopalną mgiełkę. Sądzę, że druga z rakiet dosięgła celu kilka sekund później i spowodowała wybuch paliwa. W ciągu kilku sekund samolot pękł na dwie części i spadł do Oceanu Atlantyckiego. NTSB przyznała, że radary wykryły łódź, która zaczęła oddalać się z dużą prędkością w chwilę po wybuchu. Brak jednak dokładnych danych na jej temat. Być może znajdowała się tam jakaś jednostka. Ani nam, ani FBI nie udało się jej odszukać. Wyniki trwającego ponad 2 lata śledztwa zaprzeczają teorii Donaldsona. Nie odkryto bowiem śladów rakiet ani łodzi, z których mogły zostać wystrzelone. Niektórzy niezależni badacze kwestionowali uczciwość śledztwa. Musieli zignorować albo zataić bardzo wiele dowodów, żeby dojść do właśnie takich wniosków. Jesienią 1996 roku śledczy zebrali szczątki wraku maszyny obsługującej lot TWA-800. Próbowali wyjaśnić przyczyny eksplozji, która zniszczyła samolot i spowodowała śmierć 230 pasażerów. Jednak wielu niezależnych badaczy wątpiło w uczciwość dochodzenia i wysuwało własne teorie. Jim Sanders, emerytowany policjant, udał się do Nowego Jorku, żeby przyjrzeć się przebiegowi sprawy. Prosiła go o to żona, stewardesa z linii TWA. Sandersowi udało się namówić do współpracy człowieka biorącego udział w śledztwie. Był nim kapitan Terrell Stacy, który na dzień przed katastrofą leciał z Nowego Jorku do Paryża. Stacy to pilot latający na Boeingach 747. Linie lotnicze TWA poprosiły go o pomoc w dochodzeniu. Po 3 miesiącach śledztwa poczuł się rozczarowany metodami działania rządu i przystał na współpracę z Sandersem. Pierwsze słowa, które Stacy powiedział Sandersowi, brzmiały: Jim, oni coś ukrywają. Pilot miał nadzieję, że Sandersowi uda się wpłynąć na bieg sprawy. Opowiedział mu o śledztwie, w którym główną rolę odgrywało FBI. NTSB otrzymywała tylko te materiały, które zostały jej udostępnione przez FBI. Stacy i Sanders spotkali się w hotelu na Long Island. Przekazując informacje, pilot ryzykował całą swoją karierę. Stacy wiele osiągnął w swoim zawodzie. Dobrze zarabiał, miał dom i samochód, a jego dzieci uczyły się w koledżu. Pilot przekazał Sandersowi cały plik akt śledztwa. Okazało się, że zebrane dane nie potwierdzają teorii o eksplozji zbiornika z paliwem. Wyniki dochodzenia mówiły o niewielkim podłużnym uszkodzeniu kadłuba, które można interpretować jako ślad po trafieniu rakietą. As the path of a missile. 24 listopada panowie spotkali się w domu Stacy'ego. Obydwaj zauważyli coś niezwykłego na rysunku przedstawiającym uszkodzoną część kabiny pasażerskiej. Na wszystkich fotelach pomiędzy 17 a 19 rzędem widać dziwny osad.
wskazują duże podobieństwo do pozostałości paliwa rakietowego. FBI publicznie oświadczyło, że to Clay używał. Skazano ich, lecz nie trafili oni do więzienia. Sanders nie zrezygnował z prowadzenia własnego dochodzenia. W 2003 roku wraz z Jackiem Cashillem opublikował pierwsze uderzenie, analizę zdarzeń z dnia 17 lipca. Hipoteza. Rakieta marynarki wojennej. Sanders i Cashill uznali katastrofę za rezultat zamachu terrorystycznego. Winą za tragedię obarczali rząd Stanów Zjednoczonych. Jestem na jakieś 80% przekonany, że islamscy terroryści posiadali awionetkę wypełnioną materiałami wybuchowymi. Zdaniem Cashilla mózgiem operacji był saudyjski dysydent, który do połowy lat 90. raczej nie wchodził w drogę Stanom Zjednoczonym. Nazywał się Osama bin Laden. Miał on zarządzić samobójczy zamach, w czasie którego awionetka uderzyłaby w odrzutowiec. Atak miał na celu wywołanie paniki na krótko przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich w Atlancie. Sądzę, że marynarka wiedziała, co się święci. Postawiono ją w stan najwyższej gotowości. W czasie, gdy Boeing 747 nabierał wysokości, pilot awionetki wybierał odpowiedni kurs. Dla doświadczonego pilota takie zadanie to nie problem. Cashill uważa, że radary na okrętach wojennych wykryły samolot terrorystów zbliżający się do ich maszyny. Rakiety wycelowane w awionetkę wystrzelono w ostatniej chwili. Sądzę, że użyto dwóch pocisków. Pierwszy przypadkowo trafił w skrzydło Boeinga, ale nie uszkodził go poważnie. Drugi uderzył w awionetkę terrorystów, która wybuchła tuż obok odrzutowca. Cztery miesiące później Pierre Salinger, były rzecznik prasowy Johna Kennedy'ego, ogłosił na zebraniu szefów linii lotniczych, że samolot został zestrzelony przez rakietę amerykańskiej marynarki. To nie było jego najlepsze wystąpienie. Okazało się, że dokumenty, które przedstawił, to przypadkowe materiały ściągnięte z internetu. Śledztwo nabrało jednak rumieńców. Jim Kallstrom prowadził dochodzenie z ramienia FBI. Osobiście skontaktował się z dowódcami sił zbrojnych, żeby ustalić, które okręty znajdowały się w pobliżu miejsca katastrofy. Nie wystrzelono żadnej rakiety. Miejsce wypadku znajdowało się poza zasięgiem którejkolwiek z jednostek. Kallstrom, były szef nowojorskiej FBI, lekceważy teorie spiskowe. Ci ludzie chcą zaistnieć w mediach, ich opowieści są niedorzeczne. Mam wrażenie, że nie potrafią logicznie myśleć. Lipca 1996 roku Kallstrom bawił się na przyjęciu na Manhattanie. Ta tragedia zdarzyła się w ciepły lipcowy dzień. Gdy wyszedł z imprezy, dowiedział się, że amerykański samolot pasażerski z 230 osobami na pokładzie spadł do oceanu w pobliżu Long Island. Kallstrom natychmiast udał się do lokalnej siedziby FBI. Wydawał rozkazy i próbował się skontaktować z dyrektorem FBI w Waszyngtonie. W drodze na miejsce katastrofy dowiedział się, że na pokładzie znajdowała się żona jednego z jego współpracowników. Byłem na ich weselu. Sprawa nabrała dla mnie osobistego charakteru.
It became geometrically more personal as we went through the process. Po kilku godzinach Karlstrom zobaczył miejsce zdarzenia z helikoptera. Widok wywarł na mnie wielkie wrażenie. Ujrzałem na powierzchni wody ciała ludzi, którzy wypadli z samolotu. Rozwikłamy tę zagadkę. Jeszcze tej samej nocy sprawą zajęło się wielu agentów. Wszyscy dziennikarze sądzili, że to zamach terrorystyczny. FBI nie zajmuje się przecież wypadkami, tylko przestępstwami. Dzień wcześniej libańska gazeta otrzymała list, w którym napisano: jutro nasz atak zaskoczy Amerykę. Następnego dnia to Karlstrom pierwszy użył słowa rakieta. Zgłosiło się do nas około 200 świadków. Część z nich mówiła, że tuż przed eksplozją widzieli na niebie wznoszące się obiekty. Kontrolerzy lotów donieśli, że na chwilę przed katastrofą radary wykryły obiekty zbliżające się do odrzutowca. Federalna Agencja Lotnictwa odkryła niepokojące ślady. O postępach w śledztwie informowano prezydenta Clintona. Atak terrorystyczny mógł być aktem wypowiedzenia wojny. Biały Dom patrzył na tę sprawę podobnie. O 3 nad ranem doradca do spraw bezpieczeństwa Anthony Lake otrzymał od prezydenta polecenie przygotowania administracji na sytuację kryzysową. Rząd był pewny, że samolot zniszczyli terroryści. Rankiem 18 lipca 1996 roku wyłowiono pierwsze szczątki maszyny obsługującej lot TWA-800. Poprzedniego wieczoru wybuchł on w powietrzu. Pojawiły się pogłoski o zamachu terrorystycznym. Samoloty zazwyczaj nie eksplodują w czasie lotu. Od początku śledztwa podejrzewano islamskich radykałów. 3 tygodnie wcześniej w Arabii Saudyjskiej wybuch bomby zabił 19 Amerykanów. Toczył się proces Ramziego Youssefa, organizatora ataków na World Trade Center w 1993 roku. Za 2 dni miały rozpocząć się igrzyska w Atlancie. Terroryści bezustannie grozili zamachami. Udając się na miejsce katastrofy, Bernard Loeb z Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu podejrzewał, że ma do czynienia z zaplanowanym atakiem na samolot. Boeing 747 wybuchł kilkanaście minut po starcie. Wyglądało to na eksplozję bomby, więc sądziłem, że sprawę przejmie FBI. Eksperci rady orzekli jednak, że wskazania radaru sugerujące
katastrofy była eksplozja środkowego zbiornika paliwa. Zapalenie się oparów paliwa zamieniło Boeinga w latającą bombę. Historia zna podobne przypadki. W ciągu ostatniego półwiecza odnotowano około 10 takich zdarzeń. Boeing wyprodukowany w tym samym zakładzie i w tym samym miesiącu rozbił się pod Madrytem w 1976 roku. Przyczyną katastrofy było uderzenie pioruna w zbiornik paliwa. Teraz jednak nie dało się wykluczyć zamachu terrorystycznego. FBI nie potrafiło orzec, czy zbiornik wybuchł przypadkowo, czy podłożono w nim bombę. 7 sierpnia mógł nastąpić przełom. Federalni eksperci odnaleźli ślady środków pirotechnicznych nieznanego pochodzenia. Psy policyjne wyczuły we wraku pozostałości materiałów wybuchowych. Znajdowały się w taśmie mocującej dywan. Po kilku tygodniach FBI wycofało się z tej wersji zdarzeń. Oświadczyło, że ślady materiałów wybuchowych pozostawiono kilka tygodni wcześniej podczas szkolenia psów. Dla wielu argument ten był nieprzekonujący. Bernard Loeb mówi, że obecność określonych związków chemicznych nie jest dowodem podłożenia bomby. Eksplozja pozostawiłaby znacznie więcej śladów, na przykład postrzępione krawędzie metalowych elementów albo odłamki tkwiące w ciałach ofiar. Nie natrafiono na takie poszlaki. Loeb uznał, że przyczyną katastrofy był wypadek. Zrekonstruowaliśmy całość kadłuba w okolicy zbiorników paliwa. Nasi eksperci byli całkowicie pewni, że w maszynę nie uderzyła rakieta, a na pokładzie nie wybuchła bomba. Kallstrom nie przerywał swojego dochodzenia. Świadkowie mówili przecież o światłach lecących w kierunku samolotu, a terroryści już wcześniej grozili zamachem. Może ekipa Loeba coś przeoczyła. Jeden z agentów wziął papierową serwetkę, ponakłuwał ją ołówkiem, a następnie podarł. Kawałki podrzucił do góry, a gdy upadły, powiedział: "Teraz znajdźcie dziurki, które zrobiłem." Wszyscy zrozumieli te aluzje. Kallstrom pragnął zrekonstruować cały samolot. Tylko wtedy można byłoby wykluczyć możliwość zamachu. Chcieliśmy zobaczyć wrak w trzech wymiarach. Niewiele można wywnioskować ze szczątków leżących na podłodze hangaru. Jego prośba spowodowała spór pomiędzy FBI a NTSB. Byliśmy pewni, że nastąpiła eksplozja środkowego zbiornika paliwa i mieliśmy na to dowody. Nie przekonały one jednak Kallstroma. Kilkaset osób widziało lecącą rakietę. Naszym zadaniem było dojść do prawdy, a nie domyślać się jej. Prezydent stanął po stronie FBI. Zrekonstruowano rozbity samolot, a specjalne okręty przeczesały dno w miejscu, gdzie spoczywał wrak. Chcieliśmy mieć pewność, że naszej uwadze nie umknęło nic, co ewentualnie pozostałoby po rakiecie, na przykład jej silnik. Loeb uważał, że to dzielenie włosa na czworo. 80% pewności nie wystarczało im. Przeszukano dno oceanu, ale przełom w śledztwie i tak nie nastąpił. Wydawanie ostatecznych opinii o przyczynach katastrofy, gdy 60% wraku znajduje się pod wodą, wydaje mi się niepoważne i nieprofesjonalne.
Żyjemy przecież w świecie, w którym terroryzm stanowi poważne zagrożenie. Loeb sądzi, że poszukiwanie za wszelką cenę śladów zamachu naraziło na szwank wiarygodność śledztwa. Rząd nie wykluczył możliwości zamachu. Była to woda na młyn zwolenników teorii spiskowych. Gdy dochodzenie wykazało, że jednak zdarzył się wypadek, podniosły się głosy, że społeczeństwo zostało oszukane. W lipcu 1997 roku, 9 miesięcy po katastrofie, NTSB zrekonstruowało szkielet samolotu ze szczątków zebranych z dna oceanu. Nie było łatwo odbudować kadłub z setek niewielkich elementów. Wydobyto 95% wraku. Bernard Loeb nie znalazł żadnych dowodów zamachu terrorystycznego. Nie było miejsca, w które mogłaby trafić rakieta. Hipoteza: wypadek. Loeb stwierdził, że tragedię spowodowały mechaniczne usterki oraz zwykły pech. Problemy zaczęły się już wtedy, gdy samolot czekał na pasie startowym lotniska imienia Kennedy'ego. Urządzenia klimatyzacyjne umieszczone pod środkowym zbiornikiem paliwa pracowały cały czas. Wytwarzane przez nie ciepło ogrzało resztkę paliwa w prawie pustym baku. Zmieniło się ono w łatwopalną mgiełkę. Zbiornik zaprojektowano tak, żeby zminimalizować ryzyko pożaru. Zamocowane w nim elektryczne czujniki pracują przy małym napięciu prądu. Zbadaliśmy inne Boeingi 747. Izolowanej instalacji. Spowodowałoby to najpierw zakłócenie wskazań zegarów, a następnie eksplozję paliwa. Po kilku sekundach uszkodzone zostały najważniejsze elementy konstrukcji samolotu. Tragedii nie dało się już uniknąć. Metal rozdzierał się tak jak płótno. Pełne zbiorniki paliwa znajdujące się pod skrzydłami wybuchły. Kule ognia widziano z bardzo daleka. Wnioski wyciągnięte przez NTSB opierają się na poszlakach. Nie znaleziono dowodów na spięcie w instalacji zbiornika paliwa. Nie jesteśmy w stanie udowodnić, że katastrofa miała właśnie taki przebieg. Jednak nasza wersja jest najbardziej prawdopodobna. W listopadzie 1997 roku Jim Carlstrom zamknął śledztwo, gdyż nie znalazł dowodów przestępstwa. Uznaliśmy, że zgromadzone materiały pozwalają wysnuć właśnie taki wniosek.
Kallström pracował pod presją. Myślę, że jego przełożeni naciskali na zakończenie śledztwa. Na konferencji prasowej Kallström zaznaczył, że zeznania świadków wskazywały na możliwość zamachu. Trudno przekonać ludzi, że widzieli coś innego, niż im się zdawało. Ludzkie wspomnienia często nie odwzorowują rzeczywistych wydarzeń. CIA wyprodukowała film, który stał się bazą dla prezentacji Kallströma. CIA dysponowała najlepszymi środkami do realizacji materiału, który logicznie tłumaczył to, co widziała większość świadków. Prezentacja pokazywała, że zaobserwowane przez nich światła były w rzeczywistości elementami rozerwanego kadłuba. Ustalono, że ludzie ujrzeli rozpadający się samolot. Uszkodzona maszyna wzniosła się jeszcze około kilometra przed upadkiem do oceanu. Przednia część kadłuba odpadła, więc środek ciężkości przemieścił się do tyłu. Konstrukcja nabierała wysokości. Według Loeba kadłub stracił później pęd, zaczął spadać i eksplodował. Naoczni świadkowie kwestionują wiarygodność materiału filmowego. Ujrzałem poruszające się obiekty, które zbliżały się do samolotu, a nie oddalały się od niego. Zobaczyłem, jak coś wyłania się zza dachu pobliskiego domu. Od momentu pierwszej eksplozji maszyna zaczęła spadać. CIA to mistrzowie oszustwa. Mają za zadanie wprowadzać Amerykanów w błąd. Oficjalną wersję kwestionują nie tylko naoczni świadkowie i zwolennicy teorii spiskowych, ale także eksperci do spraw lotnictwa, tacy jak inżynier Vernon Gross. Samolot z rozerwanym kadłubem zostałby zatrzymany przez opór powietrza i nie wznosiłby się. Ten budynek wzbije się w powietrze prędzej niż uszkodzony samolot. W sierpniu 2000 roku zamknięto śledztwo dotyczące katastrofy. Z początku uważano ją za skutek zamachu terrorystycznego. Na koniec dochodzenia opublikowano 425-stronicowy raport pełen wykresów i naukowych analiz. Za prawdopodobną przyczynę uznano wybuch paliwa. Bernard Loeb nie dopuszczał innych ewentualności, takich jak zamach albo omyłkowe wystrzelenie rakiety z okrętu wojennego. Zestawiliśmy wszystkie te teorie z dowodami, które udało nam się zebrać. Nie było podstaw, żeby uznać którąkolwiek z nich za prawdziwą. Sprawy nie wyjaśniono do końca. Wielu badaczy, wśród nich Jack Cashel, podaje w wątpliwość rządowy raport. Żadne dowody nie potwierdzają hipotezy, jakoby miał nastąpić wybuch zbiornika z paliwem. Trudno uwierzyć, że taki wypadek zdarzył się po raz pierwszy w dziejach lotnictwa cywilnego. Bob Donaldson kontynuował śledztwo rozpoczęte przez swojego brata. Naoczni świadkowie widzieli rakiety. Pociski mogły trafić w prawe skrzydło, którego nigdy nie odnaleziono.
Vernon Gross przestał ufać rządowym służbom. Śledztwo w sprawie lotu TVA-800 pokazuje, w jaki sposób politycy ingerują w naukowe dochodzenie. Szkoda, bo do tej pory wierzyłem w bezstronność NTSB. Dopiero w lutym 2004 roku wprowadzono obowiązek wypełniania pustych zbiorników paliwa gazem, który zapobiegnie eksplozji. Odpowiednie służby nie robiły przez poprzednie 8 lat nic, żeby uniknąć podobnych wypadków. Sprawę tę omawiano również w kręgach ludzi zawodowo związanych z lotnictwem. Mój kolega powiedział, że gdyby centralny zbiornik paliwa stanowił prawdziwe zagrożenie, to już dawno rozwiązano by ten problem. Po katastrofie Boeinga obsługującego lot TVA-800 wydano ponad $1 miliard na wzmocnienie procedur bezpieczeństwa na lotniskach, a nie na ulepszenie samolotów. Powstało wiele teorii wyjaśniających tragedię z 1996 roku. Niektórzy uważają zdarzenia z 11 września za jej zachowanie status quo jest dla niektórych cenniejsze niż prawda. Prawie z prezydentem Clintonem, z prokuratorem generalnym i z szefem FBI. Wszyscy oni pragnęli, żeby śledztwo zakończyło się sukcesem. Wrak został bardzo szczegółowo zbadany. FBI włożyło wiele pracy, żeby go wyłowić i zrekonstruować. Nie robiliby tego, gdyby chcieli coś ukryć. Nie miałoby to przecież sensu. Szczątki Boeinga znajdują się obecnie w Centrum Szkoleniowym NTSB w Ashburn w stanie Virginia. Złożono w ten sposób hołd ludziom prowadzącym długie i wyczerpujące śledztwo. Jestem na 99% pewny, że poznaliśmy prawdę. Każdy może obejrzeć wrak samolotu. Jeśli znajdzie w nim jakikolwiek szczegół, którego nie dostrzegli eksperci, na pewno wznowimy dochodzenie. Wersja polska Toja Sound Studios, tekst Michał Kierul, czytał Piotr Dobrzyński.